Cześć, cześć, witam Was moi kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego wideobloga z wideo recenzjami. Dzisiaj zajmiemy się ciekawą rzeczą, mianowicie chodzi o polską podróbkę nowego iPhone'a, iPhone'a 8. Tak wygląda mniej więcej tak zwany polski iPhone. On jest wykonany w całości z ziemniaka, to jest dosyć poręczny materiał, to znaczy jego sobie można wsadzić, świetnie leży w ręce. To jest na pewno największy plus, można sobie swobodnie przerzucać, wchodzi do kieszeni jednej i drugiej, więc jeżeli o to chodzi, to na pewno jest to fajna rzecz. Jeżeli chodzi o minusy, na pewno brakuje latarki. To znaczy, no niestety, ale jeżeli będziecie mieli potrzebę włączyć sobie światło w telefonie waszym w nocy, no to w tej wersji polskiej niestety wam tego może trochę brakować, ale oczywiście nie każdy potrzebuje światła w telefonie, tak? Oczywiście brakuje też innych opcji, tak? Nie ma dzwonienia, nie ma odbierania SMS-ów i pisania, zresztą też nie ma internetu, nie ma ekranu, nie ma dźwięków. Input. Tak, oczywiście. I brakuje niestety też wejścia, znaczy wejście do słuchawek jest inne, ja może pokażę. Tu jest zwykły jack i on no tak nie za bardzo wchodzi, tak? Więc to jest też ten minus. Nie posłuchacie sobie z tego w słuchawkach muzyki. I nie próbowałem szczerze mówiąc, jak jest mi nie wierzą, czy to działa, czy to nie działa, więc to jeszcze dam znać. Jeżeli chodzi o plusy, na pewno cena. Na pewno cena, tak naprawdę za jednego takiego iPhone'a zapłacicie około 20 groszy, tak? To jest dużo taniej, to jest praktycznie kilkaset razy mniej niż cena normalnego iPhone'a amerykańskiego, więc jeżeli nie chcecie przepłacać i płacić tylko i wyłącznie za markę i nie macie zbyt wygórowanych oczekiwań, to na pewno taką wersję polską polecam i myślę, że każdemu ona powinna tak naprawdę wystarczyć i nie mamy się czego wstydzić. Tyle jeżeli chodzi o recenzję nowego polskiego iPhone'a. A już za tydzień na naszym kanale wywiad z sobowtórem amerykańskiego koszykarza LeBrona Jamesa. My name is LeBron James. Hello. Hello. Cześć kochani. Si. Stuknij mi w głowę, żeby subskrybować.